Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marek Dzikowski przed galą XTB KSW 78. Ja przede wszystkim zapytam o aspekt mentalny. Co czuje zawodnik, kiedy tak naprawdę na ostatnią chwilę wypada mu rywal, zmienia się i musi się w pewien sposób po raz kolejny nakręcić już na nowego przeciwnika? Witam wszystkich serdecznie. Tak naprawdę wiele to u mnie nie zmieniło, bo ja jestem zawodnikiem, który nie przygotowuje się pod rywala. Tak naprawdę największy stres związany był z tym, czy walka się odbędzie, czy nie zostanie przeniesiona na inny termin. Najbardziej szkoda byłoby mi całych przygotowań, więc tak naprawdę nic się nie zmieniło w moim mentalu, w moim przygotowaniu. Nic. To na początek kilka słów. Kiedy pierwszy raz usłyszałeś nazwisko Niemca, z którym będziesz się bił, co sobie pomyślałeś? Czy słyszałeś już o nim wcześniej? Bo tylko zdradzę, że on miał już wejść na zastępstwo w zeszłym roku za Przemysława Dzwoniarka. Niestety wtedy miał COVID-a. Z tego, co się orientuję, to Artur zadzwonił chyba do mnie w piątek i właśnie powiedział o tym Niemcu. No generalnie nie wybrzydzam, więc tak jak Artur zaproponował, tak się zgodziłem i chyba w poniedziałek dokładnie przyklepali go na sztywno, więc tak naprawdę czwartek, sobota będziemy się konfrontować. Widziałeś jakieś jego pojedynki już? Nie, jeżeli chodzi o research, to sprawdziłem tylko i dowiedziałem się, że jest zawodnikiem wywodzących się ze sportów stójkowych i to tak naprawdę mi wystarczy. Czego bym się nie dowiedział na tydzień przed walką, to i tak nie jestem w stanie pozmieniać, więc cieszę się, że trenowałem przekrojowo, a nie pod danego rywala, bo to niczego nie zmienia. A czy masz w sobie po tym debiucie wygranym w fenomenalny sposób z Arkadiuszem Mrukiem taki większy spokój, bo już znasz tę otoczkę. Wiesz, czego się spodziewać? Wiesz, czego się spodziewać? Tak, i jeszcze większą satysfakcję, jeszcze większą ekscytację, no bo umówmy się, jeżeli mówimy o tym nokaucie w Ostrowie, no to spełniły się moje dwa marzenia, tak naprawdę dwie pieczenie na jednym ogniu, no bo i debiut w KSW, short notice tak naprawdę wtedy, bo tam 2,5 tygodnia przed galą chyba dowiedziałem się o tej walce, więc tak, już była sama ekscytacja tym, że w ogóle będę mógł się bić dla organizacji KSW, a jeszcze jeżeli udało się znokautować i zgarnąć bonus za nokaut wieczoru, który pozwoli mi de facto jechać na wakacje, więc niesamowite uczucie, super, każdemu zawodnikowi polecam i chciałbym, żeby tego było jak najwięcej. No to, że tak powiem, z buta wszedłeś do tej federacji. No i pytanie, czy gdzieś tam, nie myślisz, że jest duża gdzieś tam presja na tobie po tym, wiesz, jak prezentujesz się w taki sposób w debiucie, no to ludzie pewnie będą oczekiwać takich występów co walkę. Czy gdzieś tam nie czujesz takiej presji, że wiesz, jesteś zawodnikiem, który zdobył od razu w pierwszej walce nokaut wieczoru i nie czujesz gdzieś presji? Nie czuję tej presji, bo sobie jej nie nakładam. Generalnie cieszę się, że w ogóle ktoś może na mnie mówić per talent, bo i widziałem takie komentarze i ktoś we mnie pokłada nadzieję. To jest bardzo miłe. Cieszę się z tego, że tak jestem postrzegany, no bo w tym świecie być tak postrzeganym, no to nie ma nic lepszego dla zawodnika takiego jak ja i każdego, który rozpoczyna swoją przygodę z MMA. Więc super, ale nie nakładam sobie żadnej presji z tego tytułu, no bo nikomu nie muszę nic udowadniać. Ja to robię dla siebie, ja to robię dla moich bliskich, ja to robię dla ludzi. Przede wszystkim chcę dawać emocje, chcę dawać widowiskowe walki. Chcę się piąć do góry, więc żadnej presji. Tym bardziej, że jeszcze nie biję się u siebie, to już w ogóle odpada. Że rywal się zmienia na ostatnią chwilę, to całkowicie jeszcze dodatkowo odkłada tej presji, więc nie nakładam sobie dodatkowej presji z tego tytułu. Czy kontrakt w KSW to jest taka już topka spełnienia marzeń? No i jedno z, no generalnie jeżeli chodzi o to, no to jest kolejny krok do tego, żeby spełniać marzenia, no bo jeżeli już jest w organizacji, oczywiście miałem jedną walkę i nie chcę za daleko wybiegać, no ale jeżeli mówimy o marzeniach, no to pas oczywiście jest marzeniem każdego zawodnika, który tutaj podpisuje, więc i moje imię również. No to mamy styczeń, to jest pierwsza gala w tym roku, no ale wiemy, że już od zeszłego roku KSW robi tych gal co miesiąc 12, czyli to co ile byś chciał występować, co ile myślisz, że jesteś w stanie wystąpić 2-3 razy w roku? To będzie moja czwarta walka w skali roku i cieszę się, że KSW organizuje 12 gal w roku i super by było, najlepiej by było, jeżeli byłbym w stanie walczyć minimum 3 walki w roku. To byłoby świetne, to byłoby najlepsze. Uwielbiam, jak jest płynność walk, najlepiej się wtedy czuję, bo po walce tydzień sobie odpoczywam, tydzień czy 3 dni, zależy od tego jak. Zwłaszcza jak walka się tak szybko kończy. Jeżeli walka się tak szybko kończy, no to tak, ale poleciałem na wakacje, bo obiecałem swojej kobicie, więc polecieliśmy na wakacje. W tamtym wywiadzie trochę fuck-upów co do tego, więc chciałbym prostować tak, jak chciałem jechać na te wakacje, oczywiście, że chciałem, tylko że moim warunkiem było to, żeby to było po walce. No i było po walce, był nokaut, był bonus, więc super. Jeżeli będę miał kolejny bonus, no to kolejne wakacje, tydzień odpoczynku, wracam na salę i robimy dalej robotę.
To powiedz, czy ty już jesteś zawodnikiem, który jest w stanie wyżyć z tego MMA, czy jeszcze musisz coś dodatkowo robić? Nie, no niestety muszę się dodatkowych zajęć imać, więc normalnie pracuję, tylko fajnie, bo w pracy umożliwiają mi treningi ranne, więc robię rano trening, przyjeżdżam do pracy, jadę do pracy, robię pracę, wracam do domu, śpię, idę na wieczorny trening, więc fajnie, że szefostwo i tak dalej pozwala mi na to, żebym mógł trenować rano, no i wieczorem, przez co nie tracę tyle, ile bym tracił, jakbym nie mógł trenować rano. A czy wraz właśnie z rozwojem, no twoim, wraz z rozwojem federacji, z tym, że tych walk może być więcej, chciałbyś no już zająć się sportem na pełen etat? Nie, no to jest kolejne marzenie, które chciałbym spełnić, czyli zająć się sportem na pełen etat, no bo to otwiera wachlarz możliwości, wiele perspektyw i tak dalej. Już nie mówię o jakichś imigracjach, żeby pojeździć sobie do jakichś innych klubów i tak dalej, połapać tego doświadczenia, pojeździć na obozy, trenować jeszcze bardziej, jeszcze więcej, no bo wtedy więcej czasu jest na odpoczynek, wtedy można jeździć, nie wiem, do fizjoterapeuty między treningami i tak dalej, więc jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno z niej skorzystam i będę wtedy najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. No to tego oczywiście życzymy, powiedz jeszcze, no bo gala styczniowa wielu zawodników nie lubi tego terminu, no bo to jest po świętach, Sylwester. Udało się mimo wszystko gdzieś tam pojeść w święta, czy trzeba było trochę trzymać michę? No niestety trzeba było trzymać michę, oczywiście spróbowałem 3-4 pierogi. W tym roku Wigilia była huczna, bo tam na kilkanaście osób, no bo byłem u Werki, więc tak naprawdę u teściów pierwsza Wigilia, więc cieszę się. A to stres jeszcze robił swoje pewnie. Nie robił, bo już znałem ich wcześniej, więc nie ma z tym żadnego problemu. Oni rozumieją, no bo Weronika sama się bije, sama miała możliwość walczenia z Emilką na KSW, więc jakby rodzice są wyrozumiali, nikt mnie nie męczył o to, że a nie zjesz tych pierożków, takie dobra, zjedz tego bigosiku, albo pojedz tego makowca czy coś, więc nie, nikt mi nie zawracał gitary, super, zrozumieli, jeszcze byłem chory, więc naprawdę potraktowali mnie super, usiadłem sobie z boku na bujanym fotelu, jakbym miał jednak zjechać od braku energii, więc super. Niestety, troszeczkę udało się tylko podjeść, ale nie ma to dla mnie żadnego problemu, bo jeżeli jest walka, ja chcę walczyć, jestem zawodnikiem, więc wszystko inne schodzi na dalszy tor. Czy Sylwester, czy to byłyby urodziny mamy, czy to byłyby moje urodziny, jakby wtedy mnie nie obchodzą. Jestem w przygotowaniach do walki, robię co muszę, robię wagę i dopiero po walce mogę jakby nadrabiać te wszystkie rzeczy, które mnie ominęły. To ode mnie dwie ostatnie kwestie, bo mówiliśmy tu o twoich wakacjach. Czy pośród tych wszystkich pięknych, idyllicznych widoków ty miałeś okazję gdzieś tam złapać się w jakimś klubie z kimś ciekawym, czy to był bierny wypoczynek? Nie, no w Grecji to już po walce to nawet nie szukałem żadnego klubu, ani nawet nie wiem, czy tam są. Nie znam żadnego Greka, jeżeli chodzi o MMA. Jedynie co robiłem, to stawałem rano o 10, jadłem 3 śniadania, wynajmowałem kłada i zwiedzałem całą wyspę, chodziłem, tak naprawdę kąpałem się w tej wodzie i podziwiałem krajobrazy, no bo umówmy się, w tamtym roku miałem dosyć zawrotne tempo, no bo 3 walki, właśnie ta czwarta, więc no tydzień sobie pozwoliłem odpocząć, już kiedyś sobie w ogóle nie pozwalałem odpocząć, powiedzmy miałem w sobotę walkę czy tam zawody amatorskie, no to wracałem od poniedziałku na salę, ale nie, teraz już sobie przyrzekłem, że jeżeli będzie wszystko dobrze po walce i tak dalej, no to tydzień na pewno odpoczywam, więc ten odpoczynek był bierny. Podziwianie tego wszystkiego. Nigdy nie byłem za granicą na wakacjach, więc nawet sobie nie zaprzątałem głowy tym, żeby zakładać rękawice i robić jakieś bzdury. Po prostu leżałem, jeździłem kładem bez kasku i to tyle. To chyba dużo tych spełnionych marzeń w zeszłym roku. Nie, no jeżeli chodzi o tamten rok, no to był najpiękniejszy rok w moim życiu i cieszę się, że się skończył, że się nic nie popsuło. I otwieramy nową kartę. Mam nadzieję, że ten będzie równie dobry, jak nie lepszy. Tego życzę sobie i każdym dobrym ludziom. No tu też obecny czy Mark Dusis, czy z UFC Michalidis pochodzą z Grecji, ale to w ramach ciekawostki, a ja jeszcze tylko zapytam Borysie, bo KSW to jest duża organizacja, mówiliśmy sobie o tym wcześniej. Jakie myśli tobie towarzyszyły podczas tego pierwszego wyjścia do klatki z Arkiem Mrukiem? Czy ty byłeś w stanie okiełznać ten stres, te emocje, tą adrenalinę? Co się kotłowało w twojej głowie? Chyba głównym takim słowem, jakbym, to ekscytacja. Generalnie ta ekscytacja, no bo tak ogromna, że musiałem ją stopować. Generalnie pracuję z psychologiem sportowym, więc jakieś takie metody wyciszenia, czy tam zrzucania emocji, które są niepotrzebne, żeby nie przechylić na jedną czy na drugą stronę. Więc ten trening mentalny na pewno pozwolił w tym, żeby być w pełni skoncentrowanym, a nie podniecić się za wcześnie i nie wiadomo jakich bzdur, nie wyskakiwać, nie latać, a tak naprawdę w klatce niczego nie pokazać, no bo umówmy się, każdy będzie mnie rozliczał z tego, co będę pokazywał w klatce, a kim jestem poza, no to już tak mniej ważne, więc tak naprawdę byłem podekscytowany,
i byłem zdeterminowany na to, że jeżeli dostałem taką szansę, no to muszę ją wykorzystać, a jeżeli udało się ją wykorzystać, a się udało i w taki sposób, no to dlatego jesteśmy tutaj, rozmawiamy ponownie i mam nadzieję, że zawsze będziemy mieli okazję ze sobą rozmawiać. No to życzymy powodzenia w takim razie w sobotę i teraz czas dla Ciebie, jeśli chciałbyś komuś podziękować jeszcze. Na pewno się przyda i tak, jeżeli mogę chwilkę, Mariuszu, to chciałbym komuś podziękować. Wiem, że Cię nie ma, ale jest, także proszę nie wyłączać. Chciałbym teraz chwilę podziękować, mam nadzieję, że nikogo nie zapomnę, więc zaczniemy od przygotowania fizycznego, czyli chciałbym podziękować mojemu klubowi Puncher Wrocław, chciałbym podziękować Piotrowi Karnickiemu, chciałbym podziękować Kacprowi Mielnikowi, to jeżeli chodzi o mój macierzysty klub, chciałbym podziękować Erykowi Majowi za udzielane mi wskazówki zapaśnicze, chciałbym podziękować klubowi Fighters Factory, Patrykowi Grudniewskiemu i Dawidowi Jędrzejkowi za to, że pozwalają mi tam trenować i szkolić swoje zapasy. Chciałbym podziękować mojemu trenerowi od przygotowania motorycznego, Patrykowi Krawcowi. Chciałbym podziękować również mojemu psychologowi sportowemu, Patrykowi Długoszowi. Chciałbym podziękować fizjoterapeucie, mojemu Jareczkowi. Jarunio, dziękuję Ci bardzo za to, że mnie składałeś i jak tylko mnie coś pobolewało i płakałem po poduszkach, no to przyjeżdżałeś do mnie z igłami i robiłeś, co miałeś tam robić. Nazywałeś to Twitch, ja oczywiście nie wiem, o co chodzi, ale pomagało i nie bolało, więc świetnie. Chciałbym podziękować chłopakom, którzy ze mną przyjeżdżają, rozkładają mi te sauny, gotują, czyli Hubert Wybierała, Jakub Stach, Mateusz Sobecki. Chciałbym podziękować na pewno moim przyjaciołom i moim sponsorom, czyli firmie Urban Estate. Jeżeli macie jakieś mieszkanie na sprzedaż lub chcecie wynająć, no to chłopaki tak to odpicują, żeby głowa mała, więc nawet nie będę dużo mówił, tylko zapraszam do nich na socjale Urban Estate Wrocław, Simple Logistic, Daniel Gajewski ze swoimi chłopakami, no to co dla mnie robicie i jak mi pomagacie w tej przygodzie sportowej, no to w ogóle nie opiszę tego słowa. Jestem Wam bardzo wdzięczny i moim obowiązkiem jest mówić na głos o tym, że mi pomagacie i że tak bardzo mnie wspieracie. Chciałbym podziękować firmie Kroplówka.pl z Poznania za to, że dostarczają mi barter, czyli po ważeniu, jak już jestem wycieńczony, mogę się naładować witaminkami, żeby w sobotę cieszyć oko każdego widza. No i chciałbym podziękować Wam, mediom, za to, że rozmawiacie z nami zawodnikami organizacji KSW, za danie mi szansy, Arturowi Szokerowi za to, że ogarnął to KSW. Mariusz tutaj myśli, że zapominam, ale nie, mam nadzieję, że nikogo nie zapomniałem. A i widzisz, dobrze, że mi przypomniałeś. Werce chciałbym podziękować za to, że znosi moje humory. Znosi to wszystko. Jeszcze organizacji Strive za to, że mi kibicują. W ogóle udostępniają, super akcja. Zostałem zaproszony w ogóle na trzecią galę, więc super. Wszystkich chciałbym zaprosić na Strive. Będą super pojedynki, będę ja, więc będzie petarda. Będziecie mieli... Chciałbym Wam podziękować za cierpliwość, bo będziecie mieli dużo do roboty. Więc no i co? No i chciałbym podziękować wszystkim moim kibicom, wszystkim osobom, które oglądają MMA i które wspierają sport. Mam nadzieję, że będziecie z nami zawsze i będziemy dawać fajne pojedynki. Borys, a my dziękujemy Tobie. Dziękuję również. Dzięki.